Chyba tak. No właśnie, tak. Proszę Państwa, jak wyglądało nabijanie w tym czasie broni? Była to broń rozdzielnego ładowania. Trzeba było naładować ją, założyć kapiszon, przybić i dopiero oddawano strzał. Dobry strzelec wykonywał około 3-4 strzałów na minutę. Zakorzenieni podążają strzelcy polscy. Powstańcy, dowódcy próbują! Część koszynierów ucieka, ale jeszcze próbują atakować! Do walki włączają się polscy strzelcy! Zabierają ze sobą zabitych i rannych! Walkę przejmują polscy strzelcy, bardziej doświadczeni i bardziej patriotyczni. Dowódca strzelców wyprowadza rotę strzelecką. Jak widać, strzelcy prowadzą walkę ogniową. Składa modlitwę. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w ziemi, tak i na niebie.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Amen. Chwała, gloria victis, gloria victis. Zwycięstwo, zwycięstwo. Bracia rodacy, w imię Boga. W imię ma... Pierwszy szereg, cel! Pal! Drugi szereg, kontur! Ale są tym coraz lepsi, nie? Nie, to nie ulega mu to. Tym razem kosynierzy nie załamują się. Brawo! Front! Trzy kroki na front! Stój! W lewo! Pierwszy szereg gotów! Gotów! Pierwszy szereg! Ognia! Kosynierzy zbliżają się do armat! Naprzód! Strzelcy osłaniają ich ogniem! Rosjanie walczą dzielnie! Ale muszą ustąpić! Widać, że Moskale cofają się do tyłu! Jednego wielkiego zatrzymuje strzelców! Co się stało? Ale z boku atakują kosynierzy! Nie wypał! Ładuj! Strzelaj! Ładuj! Są ranni zabici. Tylny szereg. Gotów! Gotów! Trzeci! Cel! Kosynierzy domują atak na armaty! Ładuj! Nie spalił wsi. Dowódca Polski też jest człowiekiem. Powstańcy zabierają swoich zabitych i rannych, zabierają broń. Dowódcy formują szyk. W tym czasie z Wielunia zbliżają się nowe oddziały moskiewskie. Rząd narodowy obiecał im ziemię. To wy się pomóżcie tutaj. Nie ociągaj się, nie ociągaj, lebo tak nie jeszcze. Ale idzie! Zostańcie!
Grośka idzie. Harpunem. Grośka, bo se krzywdę zrobisz tym nożem do chleba. Nie ociągać się! Milut! Żywo! Duże brawa. Proszę dla tych dyrektorów. Duże brawa. Dziękuję bardzo. Jeszcze salwa honorowa dla sześć pań. Zapraszamy Państwa już tutaj do rekonstruktorów. Proszę, dzieci.